Jesteśmy na facebookowym profilu Krzysztofa Bosaka. Komentarz na gorąco, tak jak zresztą obiecaliśmy, czyli komentarz po debacie. Wychodzimy z budynku TVP. Żegnamy. Do widzenia, dziękujemy. Wychodzimy już z gmaku, także w drodze komentarz. Czekają na nas media. W tej chwili pracownik nas tutaj, pan Kacper, jeżeli dobrze pamiętam imię, znany mi również z różnych programów, wyprowadza nas z budynku. To jest bardzo skomplikowana plątanina korytarzy i w gmachu głównym, budynku głównego, prawdopodobnie czekają na nas media, o ile jeszcze się nie znudziły i sobie nie poszły, bo dość długo nas tutaj trzymali. Czyli za chwilę jeszcze komentarz dla mediów. Do widzenia. Kolejni kandydaci wypuszczani są co 5 minut po to, żeby móc udzielić komentarza wszystkim mediom i żebyśmy na siebie nawzajem nie powchodzili. Wiem, że już są jakieś komentarze oczywiście w studiu TVP Info. Nie mamy tutaj podglądu, także nie wiemy, co tam mówią. Jedynie pojedyncze strzępki do nas docierają przez Twittera. No natomiast wiemy też, że kilka osób z naszego sztabu czeka przed budynkiem. Dotarło już do mnie trochę gratulacji i pochwał, także bardzo serdecznie za wszystkie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki. Dobranoc. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki. Dziękuję tym, którzy pomagają w najróżniejszy sposób w tej kampanii wyborczej. No i cóż, podobno debata miała oglądalność 6 milionów. Także jestem szczęśliwy, że mogłem powiedzieć kilka słów prawdy i prosto w oczy panu prezydentowi, no który zawiódł nadzieję tak wielu Polaków i kontrkandydatom, no, którzy w mojej ocenie i myślę, że wielu innych osób są po prostu często bardzo miałcy, za wyjątkiem tych przedstawicieli ideowej prawicy, bo było takich też kilku mających szereg poglądów podobnych, jak pan Żółtek czy pan Piotrowski. Co ciekawe, w ogóle pan Piotrowski, który nigdy nie był kojarzony z wolnością gospodarczą, on był kiedyś w Lidze Polskich Rodzin, ja go jeszcze z tamtych czasów pamiętam, później był przez kilka kadencji europosłem PiSu, bardzo powtarzał moją deklarację w sprawie niepodwyższania podatków. To zagadkowe, aż słuchając tego zacząłem się zastanawiać, jaka jest tego przyczyna, bo w odróżnieniu od pana Żółtka on nigdy nie był takim wolnorynkowcem, raczej takim hadekiem. Także ciekawie się to układa. Dobranoc. Ciekawie się to układa i no warto obserwować. Moim zdaniem nie każdy kandydat, który stał z tej dziesiątki, ma swoje, zaplecze polityczne. Myślę, że kilku kandydatów tutaj jest wystawionych, jak to się mówi, na zająca, po to, żeby rozbić głosy niezależne, ale wierzymy w rozsądek Polaków, wierzymy w rozsądek wyborców i że odróżniają jednak liderów, którzy naprawdę walczą, od tych, którzy po prostu zastartowali, bo ktoś im pomógł zebrać podpisy. No a w tej chwili czekają media na ciebie, Krzysztof. Tematyki obronności i bezpieczeństwa energetycznego, no to zmuszało nas do ustanowienia swego rodzaju rekordu, kompensacji myśli. Żałuję też, że formuła była w mojej ocenie ustawiona w taki sposób, żeby kandydaci, szczególnie jeden kandydat, mogli się poczuć bezpiecznie, to znaczy 0 sekund na replikę, 0 sekund na jakąkolwiek interakcję. Mieliśmy wcześniej dwie inne debaty prezydenckie w innych mediach. W tamtych debatach nie było pana prezydenta Andrzeja Dudy z nami, była natomiast możliwość replikowania, odnoszenia się. Myślę, że jednak istotą debat jest odnoszenie się do tego, co powiedzieli kontrkandydaci. No, natomiast bardzo dobrze, że debata się odbyła, atmosfera była kulturalna. Pytania momentami były dziwne, na przykład pytanie o ustrój, w którym mieliśmy mówić o Unii Europejskiej. No to nie do końca jest ten temat. Unia Europejska to są jednak sprawy zagraniczne, ewentualnie polityka gospodarcza, natomiast ustrój to są nasze sprawy wewnętrzne, jak chcemy reformować państwo. Natomiast to, co mnie cieszy, to że słowa prawdy mogły wybrzmieć z wielu ust, że mogły dotrzeć do wielu Polaków i że myślę, że mają pełniejszą wiedzę. Przepraszam bardzo. Myślę, że po tej debacie Polacy mają pełniejszą wiedzę co do tego, co mamy do powiedzenia, jakie idee reprezentujemy, niż przed tą debatą i o to właśnie przede wszystkim chodziło. Rzeczą też interesującą, którą mogę w tej chwili po debacie powiedzieć, jest wymóg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji co do tego, kiedy ma się odbyć debata.
To znaczy prawdopodobnie, jeżeli debata zostanie, znaczy jeżeli wybory zostaną przesunięte na 23 maja, to będzie nas czekać jeszcze jedna debata, ponieważ ta będzie w zbyt dużym dystansie do wyborów. Więc tutaj cieszę się już na kolejną debatę, tą, która odbędzie się przed faktycznym przesuniętym terminem wyborów, czego jak sądzę wszyscy się spodziewamy, że te wybory nie odbędą się ani 10, ani 17, tylko 23 lub gdzieś latem, albo nawet jesienią. A propos terminu wyborów, to mamy sprzed kilku minut wspólne oświadczenie prezesa Kaczyńskiego i przewodniczącego Gowina dotyczące tego, że wobec faktu, że 10 maja najprawdopodobniej wybory się nie odbędą, Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność i wtedy marszałek Sejmu ogłosi nową datę. Jak się pan do tego ustosunkuje, takiego scenariusza i tego oświadczenia? Czy to oznacza przesunięcie wyborów w terminie konstytucyjnym przed 23 maja? Czy dobrze panią rozumiem? No to ja też nie wiem. Ja wyszedłem z debaty i nie znam tych komunikatów, w związku z czym myślę, że byłoby nieodpowiedzialne komentować te komunikaty, nie znając ich. Natomiast wiemy, że na bazie przepisów ustawowych rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał pani marszałek Sejmu możliwość przesunięcia w ramach widełek konstytucyjnych, a więc do 23 maja włącznie. No i to nie jest szczególnie kontrowersyjne, przynajmniej nie dla mnie. To jest wyłącznie zmiana techniczna. Natomiast jeżeli będzie przesunięcie poza termin 23 maja, no to już byłoby to wykroczenie poza konstytucyjny termin i pewnie spowodowałoby to kryzys ustrojowy. Dziękuję bardzo. I tyle komentarza dla mediów, komentarz dla internautów, może idąc, będziemy się przemieszczać, jeszcze, żeby jak najszybciej... Jeszcze komentujemy cały czas, tak, to znaczy Krzysztof komentuje, ja jeszcze odrobinę rzeczy o szczegóły zapytam, no właśnie szczegóły tej debaty, Krzysztof, wielu internautów również na Twitterze zwracało, ale również w takim pokoju, w którym ja obserwowałem z pozostałymi sztabowcami z innych konkurencyjnych sztabów debatę, padały uwagi dotyczące tego, Krzysztofie, że podczas twoich wystąpień uciekały sekundy. One gdzieś podobno, po podobno program wyświetlający sekundnik był popsuty i sekundy znikały na różnych czasach. Ja nie miałem jeszcze czasu tego Dobranoc. Nie miałem czasu jeszcze tego przeanalizować, natomiast nie dopatrywałbym się tutaj spisku. Myślę, że to raczej jakiś problem z oprogramowaniem, które wyświetlało te zegary. Może jeszcze tu podejdziemy media, tutaj. Dobrze, podejdziemy do mediów. Dobry wieczór. Troszeczkę bliżej, dobrze? A więc tutaj mają Państwo przedstawicieli mediów wszystkich pozostałych. Szanowni Państwo, udzielałem już raz komentarza w środku, udzielę jeszcze raz na zewnątrz. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że do debaty doszło. Cieszę się, że udało się dotrzeć podobno aż do 6 milionów Polaków ze słowami prawdy. Po drugie, jeżeli wybory zostaną przesunięte, to mam dobrą wiadomość. To nie jest ostatnia debata, która nas czekała, dlatego że wymóg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powoduje, że będzie trzeba po prostu debatę powtórzyć przed kolejnym terminem wyborów, żeby uczynić zadość temu wymogowi. Jeżeli chodzi o samą atmosferę debaty, no była ona taka, na jaką pozwalała formuła, czyli bardzo krótkie czasy na odpowiedzi, zaledwie minuta, czasem na bardzo trudne i poważne pytania. Niezwykle trudno jest odpowiedzieć w minutę zarówno na pytanie o obronność, jak i na pytanie o energetykę. Niekiedy pytania nie dotyczyły zakreślonych tematów. Dla przykładu w pytaniu o ustrój mieliśmy rozważanie na temat Unii Europejskiej. To jest jednak trochę inny temat, przynajmniej dla mnie. Dla mnie ustrój to kwestie wewnętrzne naszego państwa. Przygotowałem 27 test konstytucyjnych. Natomiast pytanie o Unię Europejską w mojej ocenie dużo bardziej pasuje do tematyki polityki zagranicznej. Poddałem w swoich wypowiedziach kilkukrotnie krytyce prezydenta Andrzeja Dudę, głównie dlatego, że uważam, że istotne jest dla wyborców prawicowych, żeby naświetlić różnicę pomiędzy mną jako kandydatem ideowej prawicy, a Andrzejem Dudą, który jest kandydatem lewicowym gospodarczo i centrowym światopoglądowo. Zauważyłem też, że w różnych hasłach, czy to konserwatywnych, czy patriotycznych, czy z zakresu wolności gospodarczej wtórowali mi inni kandydaci. Dla przykładu pan Piotrowski powtarzał moją deklarację o tym, że nie podpiszę żadnej ustawy podwyższającej podatków. Cieszę się, że głoszone przeze mnie hasła w tej kampanii zyskują na popularności na tyle, że już w tej chwili również inni politycy po prostu wprost je powtarzają. Kiedy odbędą się polskie wybory prezydenckie, w jakiej formule?
Panie redaktorze, pytanie o to, kiedy i w jakiej formule odbędą się wybory prezydenckie, to pytanie, które należy kierować do obozu rządzącego. Ja jestem przedstawicielem opozycji, w związku z czym nie mam wiedzy na temat tego, w jaki sposób odbędą się wybory, wykraczające poza to, co wiedzą dziennikarze czy zwykli obywatele. Jako kandydat tak samo czekam na informacje co do tego, jak te wybory będą wyglądać. Czekam z niecierpliwością. Na razie dzisiaj podczas posiedzenia Sejmu, ani w trakcie głosowania, ani w trakcie żadnych nieoficjalnych narad nie dowiedziałem się niczego nowego, czego nie wiedzielibyśmy wcześniej. Kiedy powinny się o tym planach? W mojej ocenie najwłaściwsze byłoby przeprowadzenie wyborów na spokojnie, już po tym, jak minie całe zamieszanie związane z epidemią. A więc od początku moja propozycja, żeby przesunąć wybory o co najmniej 3 miesiące na bazie konstytucyjnych przepisów o stanach nadzwyczajnych, a więc najwcześniejszy termin to sierpień. Ten sierpień nam się powoli przesuwa na wrzesień. Dziękuję bardzo. Krzysztof, prawie 12 tysięcy osób nas ogląda. Jeszcze cały czas nasza transmisja trwa. Jest też Michał Nieznański. Cześć wszystkim. Pokażmy budynek, gmach tutaj Telewizji Polskiej. Może zdjęcie, Michał, w międzyczasie Krzysztofowi byś zrobił. Właśnie obróćmy się w ten sposób, żeby nam nie świeciło w oczy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeżeli dołączyło do nas tyle osób, to tylko powiem dwa słowa o sytuacji. Więc wypuścili nas z tego pięknego gmachu. Pięknego mówię w cudzysłowie, bo wygląda trochę jak wieża Babel. Wypuścili nas z tego gmachu wedle rytmu wylosowanego wcześniej, że każdy kandydat wychodzi o innej porze. Przed chwilą słyszeliście, sympatycy pana Kosiniaka-Kamysza skandowali jego nazwisko. Wyszedł chwilę po nas, zgodnie z ustaleniami. Każdy kandydat teraz ma czas, żeby udzielić swoich komentarzy medialnych dla mediów rządowych. Do gmachu telewizji zostały wpuszczone tylko Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio i TVP Info, czyli media kontrolowane przez rząd. Tutaj za barierką jest sektor dla mediów niekontrolowanych przez rząd, normalnych mediów komercyjnych, niezależnych. Dlatego musiałem tych komentarzy udzielić dwukrotnie. Zresztą to zwykła nasza praca polityczna, że czasem w ciągu jednego dnia powtarzamy 10-krotnie komentarze na te same tematy. Jeszcze raz podsumuję krótko dla Was. No, mam w sobie wielką radość, że ta debata się odbyła. Do końca podejrzewaliśmy, że zrobią jakiś numer, na przykład, że zrobią głosowania w trakcie debaty. Byłem na to przyszykowany. Tu jest moja teczka, w której jest, w tej mojej teczce, wezmę ją dla bezpieczeństwa bliżej, w tej mojej teczce jest oczywiście tablet sejmowy, z którego w razie czego mógłbym oddać głos, gdyby partia rządząca wrzuciła na przykład prawo wyborcze pod głosowanie w trakcie debaty. Cały dzień trwały domysły wśród dziennikarzy i wśród posłów, że taki numer nam przyszykują. Widać, na to się nie zdecydowali, a mogliby to rozważać, dlatego że po prostu wiemy, że tam na pojedyncze głosy się decyduje. Przed chwilą od dziennikarzy dowiedziałem się, że jest jakieś wspólne oświadczenie Gowina i Kaczyńskiego. Jeżeli było wspólne oświadczenie Gowina i Kaczyńskiego, to znaczy, że być może się dogadali. Wybory wówczas przesunięte, pytanie na jaki termin. Zobaczymy. To, co usłyszałem na razie od dziennikarki, która mi o tym mówiła, to za mało, żebym to skomentował. No ale zaraz, jak wrócimy, odpalam komputer, czytam bieżące informacje i będziemy analizować. Jestem pewien, że moi koledzy z Konfederacji już to zdążyli zanalizować, skomentować, bo w odróżnieniu ode mnie nie musieli debatować czy siedzieć w zamknięciu w garderobie, czekając na swoją kolej, żeby móc wejść z gmachu TVP, tylko po prostu cały czas pracują. Wiem to, bo już włączyłem po wyjściu swój telefon komórkowy i widzę tam po prostu dziesiątki wiadomości na naszych grupach, gdzie wymieniamy na bieżąco informacje. Tyle ode mnie. Nie wiem, czy pewnie są jakieś pytania, które Michał widzi, który jest po drugiej stronie kamery. Krzysztof, tych pytań jest tak wiele, że nie jestem w stanie ich wyśledzić, bo mamy 13,5 tysiąca oglądających naszą debatę. Ten wieczór na pewno szybko dla Ciebie się nie skończy. Ja poproszę Was, żeby ze względu właśnie na to, że bardzo ważne jest, żebyśmy dotarli do wielu nowych osób, wszyscy spośród tych 13 tysięcy ludzi, którzy nas oglądacie, udostępnijcie ten komentarz. Niech ludzie zobaczą, jak to wygląda, jak wygląda wyjście z debaty, jak wygląda mój komentarz. W debacie miałem tylko 6 minut, 5 rund po minucie i jedna minuta na podsumowanie. Tutaj mogę mówić swobodniej, obszerniej, więc gdybyśmy mogli, to pewnie bym mógł mówić do rana o tych wszystkich sprawach, które tam były. Ustrój, energetyka, obrona naszych interesów, reforma ustrojowa, sprawy obyczajowe. Ostatnie pytanie, to warto powiedzieć. Moim zdaniem ostatnie pytanie było absolutnie pod prezydenta Andrzeja Dudę, czyli pytanie o zawetowanie małżeństw homoseksualnych z adopcją. No przecież nawet ci z LGBT organizacji nie proponują tak skrajnych przepisów. Wiadomo, że będą na początku próbowali forsować coś delikatniejszego i prezydent Duda te delikatniejsze przepisy zapowiedział, że podpisze. Dlatego dostał pytanie o małżeństwo z adopcją, no bo to jest mu łatwo odpowiedzieć, że nie.
ale i tak wytknąłem mu, że nominował prawnika, który właśnie popiera takie rzeczy do Sądu Najwyższego. Przeciętny wyborca TVP pewnie nie ma o tym bladego pojęcia, bo się nie dowie z telewizji publicznej żadnych kontrowersyjnych nominacjach czy lewicowych nominacjach PiSu. Druga sprawa, oczywiście pytanie o sprawy związane z podwyższeniem wieku emerytalnego. No, piłeczka bardzo ładnie wystawiona panu prezydentowi, żeby wystąpił w roli obrońcy polityki socjalnej, obrońcy ludzi i jeszcze lekko przyatakował, co widzieliśmy, pana Kosiniaka-Kamysza, który faktycznie ma swoje za uszami, przez niektórych jest postrzegany jako nowa jakość. Moim zdaniem to nie jest żadna nowa jakość, ze względu na to, że on był w rządzie Donalda Tuska i kiedy my byliśmy gonieni pałami przez policję na ulicach podczas marszów niepodległości czy manifestacji antyrządowych po aferze taśmowej w 2014 roku, to pan Kosiniak-Kamysz był przedstawicielem establishmentu rządzącego, który nie miał problemu z tym, że policja pałuje ludzi na ulicach, polskich patriotów czy zwykłych ludzi, którzy przyjeżdżali na przykład właśnie na Marsz Niepodległości. Więc jakkolwiek czasem niektóre rzeczy, które pan Kosiniak mówi, wydają się sympatyczne, szczególnie podpowiadane mu przez kukizowców hasła dobrowolnego ZUS-u, hasła, z którym my szliśmy do wyborów w zeszłym roku, do wyborów parlamentarnych jako Konfederacja, to bądźcie ostrożni i jednak przestrzegajcie też innych. No, pan Hołowni to mówić wiele nie trzeba. W ogóle taki pomysł przyszedł mi jeszcze przed tą debatą, już tego nie powiedziałem, ale od prawej strony stało kolejno trzech kandydatów, tak jak ja patrzyłem w prawą stronę. Kolejno to był prezydent Andrzej Duda, później Małgorzata Kidawa-Błońska i później Szymon Hołownia. Jak się przygotowywałem do debaty, to się zapoznałem. Ja wiedziałem, że Szymon Hołownia był dziennikarzem TVN i mediów katolickich. Natomiast nie wiedziałem, że wcześniej pracował w Gazecie Wyborczej. I zaczęła mi się w głowie układać taka wypowiedź. Andrzej Duda był członkiem Unii Wolności. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydowała z listu Unii Wolności. A Szymon Hołownia był dziennikarzem gazety, która wspierała Unię Wolności. Gazeta Wyborcza była zawsze uznawana za dziennik związany z Unią Wolności. Więc trzech kandydatów z jednej strony, z trzech kandydatów, których więcej łączy niż się z pozoru wydaje. Niestety wyborcy PiS o tym wszystkim nie wiedzą. Dodatkowo, tak jak już mówiłem Michałowi, kiedy jeszcze wychodziliśmy z gmachu TVP, wydaje mi się, że z tej naszej dziesiątki kilku kandydatów zostało wystawionych na zająca po to, żeby rozbijać głosy niezależnej prawicy, ideowej prawicy. Pan Piotrowski opowiadający, że nigdy nie podpisze podatków. To moja deklaracja wygłoszona w wywiadzie u Mazurka w RMF-ie. Pan Piotrowski nigdy nie był kojarzony z poglądami prorynkowymi i dzisiaj nagle z taką deklaracją wyskoczył. Wiemy wcześniej, że był przez chyba dwie czy trzy kadencje europosłem z PiSu. No z kolei pan Jakubiak w niektórych sprawach mówił, moim zdaniem, w tonie nieco podobnym do mnie. Znacie historię, jak wyglądało zbieranie podpisów, nie będę już do tego wracał. Kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. No i co? Pozostaje mi życzyć wam wszystkim, żebyście po prostu mówili prawdę o tym, jak wyglądają kandydaci, jakie mają poglądy, pomagali. Nie wiemy, kiedy będą wybory, niezależnie kiedy będą, idźcie głosować, namawiajcie, informujcie znajomych. Ja postaram się przycisnąć więcej na Facebooku, jak najczęściej na żywo komentować dla was to wszystko, co się będzie działo. To też wymaga wysiłku, bo ja nie chcę wchodzić zmęczony na Facebooka, chcę mówić dla was pełen energii, pełen optymizmu, wiary w sukces, a bywają dni, kiedy naprawdę jesteśmy całodziennymi wywiadami, całodziennymi głosowaniami, wszyscy w Konfederacji przemęczeni, ale będę dla was to wszystko komentował. O, tu piękny widok właśnie, sztabowcy Biedronia zdjęli banerki z Robertem Biedroniem, więc tym samym można by powiedzieć, że plac został tutaj oczyszczony z lewicowych symboli. No, my nie przyjeżdżaliśmy tu z żadnymi symbolami, nie potrzebujemy się w ten sposób dowartościowywać. Jesteśmy natomiast naszym busem, jak mówią sztabowcy, żartują sobie, że to jest busak. Więc siadamy zaraz do naszego busaka i jedziemy. Siadamy, bo jeszcze noc i wieczór będzie długi. Tak, dobrze, zróbmy jeszcze zdjęcie przed wejściem i my jeszcze kontynuujemy. To ja się odwracam tutaj na chwilę. Tak, właśnie to jest busak, o którym mówił Krzysztof Bosak. Tym mieliśmy podróżować po Polsce, a w związku z tym, że mamy epidemię koronawirusa, to podróżujemy nim po Warszawie, między innymi tutaj pod siedzibę TVP. Za chwilę wsiadamy, odjeżdżamy. To będzie na pewno bardzo długa noc, długi wieczór. Taki wieczór, który trzeba poddać analizie, oczywiście, jeśli chodzi o tę debatę, więc jeszcze kilka godzin pracy na pewno przed nami, a na pewno przed Krzysztofem Bosakiem. Ostatnie zdjęcia tutaj dla fotoreporterów. Wraca do nas Krzysztof. Krzysztofie, wsiadamy i kontynuujemy wsiadamy, w samochodzie. Wsiadamy. Przepraszam, czy ja mogę z panem zdjęcić? Super. Jeszcze ostatnia chwila na zdjęcia z sympatykami. Gdzie jest fotograf? Tu. Czy
pani jest z jakiegoś konkurencyjnego sztabu? Nie, 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 Krzysztof Bosak górą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Żółwik, miłego. Dobranoc. Dobra, wsiadamy, przełączam kamerkę, domykamy drzwi. Gdzie jest reszta naszej ekipy? Czy są wszyscy na pokładzie? No właśnie, nie są. Jadą z nami, czy? Jadą z nami, ale jeszcze ostatnie zdjęcia. Ostatnie zdjęcia, czyli jesteśmy na razie we trzech. Krzysztof, jakbyś zaświecił. Tak, zaświecił. O, właśnie, teraz mi będzie. Pozdrawiam was wszystkich jeszcze raz serdecznie. Jesteśmy w busie. Jak to żartowali moi współpracownicy, w busie Busaku. Jedziemy teraz do centrum miasta, jak dla tych, którzy nie... Wsiadajcie. Wsiada reszta składu, reszta zespołu. Jest Tomek Malara, jest Marcin Fijałkowski. Wsiadajcie panowie i jedziemy dalej, jedziemy do sztabu, jedziemy na Noakowskiego, Michale. Jest. Nasz skromny team, obsługa prasowa, możemy przedstawić. Pomachajcie tam z tyłu, chłopaki. Tomek Malara, człowiek w cieniu, człowiek w cieniu, który odpowiada za produkcję wideo. Marcin Fijałkowski, który odpowiada za większość dobrych zdjęć, które możecie zobaczyć na moim profilu, na profilu sztabowym, czy na grupie sympatyków, na którą przy okazji zapraszam. Krzysztof Bosak, grupa sympatyków, wpiszcie wyszukiwarkę, wyszukajcie. Przekroczyła chyba wczoraj 50 tysięcy ludzi, także też jestem szczęśliwy z powodu tego zainteresowania. To pokazuje coś jednak. Jeżeli teraz już spokojnie mogę tu usiąść na tej kanapie i chwilę jeszcze do was pomówić, to powiem, z czego się cieszę. Nie tylko z debaty, nie tylko z 6 milionów oglądalności, nie tylko z 6 minut w TVP, w której nie gościłem 2 miesiące i ponad tydzień. Szukaliśmy specjalnie, żeby sprawdzić, kiedy ja tam ostatni raz byłem w TVP. No i po prostu to było chyba w lutym, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie tylko z tego się cieszę. Cieszę się także z tego, że według chyba opublikowanych wczoraj badań Ibrisu wynika, że spośród polityków mam największy wzrost zaufania. Zaczynałem w lutym, kiedy pierwszy raz uwzględnili mnie w badaniach opinii publicznej Ibrisu na poziomie 6 czy 7%. Wczoraj było to już kilkanaście procent. Największy wzrost pośród polityków zauważyli to nawet komentatorzy zupełnie niesympatyzujący z nami, z Konfederacją. Także duża rzecz. Druga rzecz, która wynika z badań Ibrisu, to ogromny rozpoznawalności. Kiedy zaczynałem tą kampanię w styczniu, w lutym, to było coś poniżej 50%. 40 kilka procent Polaków w ogóle wiedziało, że istnieje ktoś taki jak Krzysztof Bosak. W tej chwili to się zwiększyło do prawie 90%. To jest ogromna praca wykonana przez wszystkich działaczy, sympatyków Konfederacji, Partia Korwin, Ruch Narodowy, Korona, Grzegorza Brauna, tutaj nasze środowiska, wszystkich niezależnych sympatyków. Bez waszej pracy, bez waszego wsparcia, bez udostępniania tych wszystkich materiałów absolutnie nie byłoby takiego progresu. Że to jest duży progres, no to wynika jasno z tego, że po prostu żaden inny polityk w tej kampanii wyborczej czegoś podobnego nie zaliczył. Jeżeli chodzi o budowanie poparcia i o popularność czy zainteresowanie w mediach społecznościowych, no to jedynie ścigamy się w tej chwili z Szymonem Hołownią, człowiekiem, który całe życie, no przynajmniej ostatnie lata, spędził jednak w telewizji. Ja 12 lat spędziłem poza Sejmem ze względu na to, że nie chciałem przyłączyć się do partii bezideowych, jak wielu ludzi po przyspieszonych wyborach w 2007 roku poszło do PiSu, poszło do Platformy. Ja do tych partii nigdy nie chciałem przystąpić. Kosztowało mnie to 12 lat poza Sejmem, 12 lat też z dala od mediów mocno oglądanych. Jestem w tej polityce parlamentarnej dopiero od pół roku i nadrabiamy te zaległości i to idzie w szalonym tempie. Nie wiem, kiedy będą wybory, ale moim zdaniem każdy tydzień kampanii zmienia sytuację na korzyść ideowej prawicy. Tak samo Konfederacja, to nie jest tylko kwestia badań opinii publicznej dla mnie, to jest tak samo kwestia Konfederacji, która startując nieco ponad rok temu... Krzysztof, przepraszam, tylko pokażemy, wyprzedzamy właśnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak? Będzie również podczas tych najbliższych wyborów. Tak,
Tak, to prawda, nie wiem czy to się udało pokazać, ale... O, goni nas, Kasia, dobra, pokoju. Słuchajcie, jesteście świadkiem. Nie było 63. Nie było przegrania. Jesteście świadkami wyjątkowych wyścigów nocnych, takich jak znamy z filmów. Nocne wyścigi na pustych ulicach Warszawy. Bus sztabu Krzysztofa Bosaka i bus sztabu Kosiniaka właśnie spotkały się na światłach i zaraz zobaczymy, który ruszy pierwszy na światłach. No my mamy przed sobą jeszcze jakieś autko TVP. Zawsze nas blokują. I niestety Kosiniak nas odsadził. Nie wiem, czy ma większy silnik, ale ucieka. Nasz kierowca też nie odpuszcza. Ja tych wyścigów nie będę komentował, bo bym musiał powiedzieć, z jaką prędkością jedziemy. Możesz mówić. Mogę mówić, z jaką prędkością jedziemy. 61 na godzinę, spokojnie. 61, ja nie wiem, czy nie ma tutaj jakichś ograniczeń. Nie, do 60. Okay. Słuchajcie, żarty żartami. Wracamy, widzicie, poczucie humoru nam dopisuje. Natomiast wracając do naszego głównego wątku, Konfederacja też idzie w górę. Wystartowała w styczniu, w lutym przy zerowym zainteresowaniu medialnym. Ja to pamiętam bardzo dobrze. Ogłosiliśmy, że idziemy razem w grudniu 2018 roku. Zero zainteresowania. W styczniu, w lutym dołącza Grzegorz Braun, wspólna konferencja prasowa. Nadal zero zainteresowania. Robimy debiut, że będziemy szli pod szyldem Konfederacja. Pamiętam, zapraszałem na ten debiut Rafała Ziemkiewicza jako dziennikarza, żeby przyszedł, posłuchał, zobaczył. Nadal słabe zainteresowanie. Eurowybory dopiero pokazały siłę tych środowisk niezależnej ideowej prawicy. No i startowaliśmy z poziomu sondażowego 3%, w eurowyborach tam 4%. Ledwo dobiliśmy do 5%, jak wiecie. No i w tej chwili już Konfederacji podają 8, 9, 10. To jest wielki sukces. Oczywiście nie przypisuję sobie tego sukcesu, to jest sukces was wszystkich, jako ludzi, którzy po prostu szukacie czegoś, czego nie było wcześniej na rynku politycznym. Ludzi, którzy chcieli zjednoczenia, bo my też czuliśmy przez wiele lat bardzo dużą presję na to, żeby połączyć nasze siły. Zrobiliśmy to. Lojalnie, po koleżeńsku współpracujemy w tej chwili w Konfederacji. Konserwatywni liberałowie, narodowcy, tradycjonaliści, niezależne środowiska obywatelskie, które do nas poprzechodziły, zawiedzione Kukizem. Dużo jest takich ludzi w Polsce. I tak naprawdę tworzymy historię polskiej polityki po swojemu, na swoich zasadach. Dzisiaj w trakcie debaty starałem się to pokazać, że po prostu... Że nie mam tremy, żeby wypunktować prezydenta Andrzeja Dudę, tak? Prezydent Andrzej Duda piastuje bardzo fajny urząd, jest głową państwa, ma swój prestiż, miał tam w telewizji dzisiaj mnóstwo borowców, natomiast jeżeli zasługuje na krytykę, to będzie krytykowany. Jeżeli ucieka od debat z nami, to będziemy o tym mówić. Jeżeli zdradza ideały wyborców, którzy go wybrali, wyborców konserwatywnych, chrześcijańskich, prawicowych czy prorynkowych, to będziemy o tym mówić. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, dlatego że PiS rządzi i dlatego że PiS może proponować nam miejsca w spółkach Skarbu Państwa, miejscach na listach, albo że jakieś tam zostaną przegłosowane ustawy. Powiedziałem to wyraźnie kilka razy w różnych wywiadach, że jesteśmy nie do kupienia i myślę, że powoli to też do PiS-u dociera. Tyle mojego komentarza. Nie przerywa mi Michał Jelonek mojego monologu. Jeżeli jest, Michał, coś, co widziałeś w pytaniach jeszcze, że warto, żebym tutaj powiedział, to powiedz, to jeszcze się odniosę. Jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć. Jak Krzysztof, będę cię troszeczkę ochłonął po tej debacie. Ja chętnie te pytania bym z czatu od sympatyków twoich przeczytał, natomiast jest tyle tysięcy na czacie, że ciężko jest to wychwycić, ale słuchajcie, ja będę też zachęcał osobiście Krzysztofa jeszcze do jakiegoś live'a, może nie dzisiaj, bo dzisiaj już nie będzie na to pewnie czasu, ale w najbliższych dniach będę Michała, ciebie, Krzysztofie. Po prostu, żeby przejrzał pod tą transmisją, o co pytacie jutro. Myślę, że zrobimy w ciągu dnia taką sesję pytań i odpowiedzi. Spróbuję szybko poodpowiadać na wasze pytania, na to, co was najbardziej ciekawi, jeżeli chodzi o kulisy debaty, jeżeli chodzi o jej organizację, jeżeli chodzi o przygotowania. Bardzo chętnie wam o wszystkim opowiem, co was interesuje. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, jeszcze raz zapraszam wszystkich na Krzysztof Bosak, Grupa Sympatyków. No i jedziemy dalej, kampania trwa, nie zwalniamy tempa, codzienne konferencje prasowe, wywiady, przygotowania, praca od rana do wieczora i moja, i wszystkich sztabowców.
to wam obiecujemy, ciężkie zaangażowanie. Jeszcze jedna rzecz na koniec, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, że to wszystko, co robimy, kosztuje. Jeżeli chcecie nam pomóc finansowo, wejdźcie na stronę zbiórkową wesprzyj.bosak2020.pl. Możecie zrobić dowolną darowiznę na komitet wyborczy. Wszystkie dane znajdziecie na stronie wesprzyj.bosak2020.pl, a na stronie bosak2020.pl znajdziecie też całą treść broszury z 27 tezami konstytucyjnymi, które zachęcam, żeby propagować, dlatego że nawet ludzie, którzy kompletnie nie popierają Konfederacji, jak czytają te tezy programowe, to mówią: o kurde, ciekawe rozwiązania. No nawet byśmy o tym nie pomyśleli, że jesteście jedynym komitetem, który przygotował merytoryczne propozycje, jak naprawić ustrój w Polsce. Tyle moich propozycji, tyle moich zachęt. Ja jeszcze tylko wam przypomnę o tym, żebyście udostępniali ten materiał. Jest tyle tysięcy w tej chwili na live'ie, że z pewnością możecie się postarać, by w tak zwanej postprodukcji, w obejrzeniu tego wideo, zachęcić jeszcze swoich znajomych, żeby te Niech wyniki doszły do wielu jak tysięcy. Jak 12 tysięcy osób to udostępni, to będzie na 100 tysięcy osób, które to zobaczyły, albo jeszcze więcej. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. To był dobry dzień, a my życzymy wam dobrej nocy. Pozdrawiamy ze sztabowego auta busa Bosak 2020. Dobrej nocy.